Cześć! W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci 5 z 12 najczęściej popełnianych błędów w pracy z końmi. Jeśli tematyka filmiku Cię zainteresuje, to zapraszam Cię do strefy harmonii Shining Riding na stronie www.shiningriding.com, w której możesz założyć darmowe konto i poznać pozostałe 7 błędów. Cały materiał w tym filmiku i strefie harmonii to fragment trzeciego harmonijnego treningu SR, do którego serdecznie zapraszam. Miłego oglądania! Oto 5 z 12 najgorszych moim zdaniem błędów popełnianych przez jeźdźców wraz z instrukcją, jak im przeciwdziałać. Są one ustawione od najmniej do najbardziej szkodliwego. Błąd numer 12. Traktowanie konia tak jak człowieka. Koń to nie człowiek. Trzeba o tym pamiętać. Niestety większość jeźdźców o tym zapomina, w szczególności na początku przygody z końmi. Dlatego zamiast starać się przypisywać koniom ludzkie cechy i próbować wymusić na nich ludzkie zachowanie, okaż im szacunek i poświęć parę lub paręnaście godzin, aby przestudiować i poznać ich naturę. Na szczęście w trzecim harmonijnym treningu SR zdradziłem Ci w pigułce, jakie są najważniejsze cechy końskiej natury. Ta pigułka daje Tobie instrukcję, jak działać w poszczególnych sytuacjach. Warto jednak, aby na tym Twoje zgłębianie wiedzy o nieparzysto-kopytnych się nie skończyło. Tylko w ten sposób możemy dążyć do pełnej harmonii. Błąd numer 11. Nieodpowiednie żywienie. W przypadku koni ten błąd potrafi być bardzo zgubny w skutkach. Złe żywienie może doprowadzić do utraty zdrowia, masy ciała, kondycji, problemów z odkładem odpornościowym, nerwowości, problemów z psychiką, a w skrajnym przypadku nawet do śmierci naszego wierzchowca. Na szczęście w zdecydowanej większości nie występują skrajne przypadki. Jednak pamiętaj, aby zawsze pilnować prawidłowego żywienia Twojego konia. Możesz to zrobić na przykład poprzez korzystanie z rad specjalistów od żywienia koni. Błąd numer 10. Zaniedbywanie kontroli weterynaryjnej i wszystkich innych działań profilaktycznych. Chodzisz regularnie do dentysty na kontrolę zębów? Statystycznie jest całkiem spora szansa, że odpowiesz tak. Przejdźmy dalej. Chodzisz regularnie do fizjoterapeuty na kontrolę stanu Twojego ciała? W tym przypadku niestety statystycznie odpowiesz nie. Czy chodzisz regularnie do lekarza na badanie swojego zdrowia? W tym przypadku prawie na pewno powiesz nie, no chyba że musisz robić badania do karty zdrowia sportowca. Pójdźmy jeszcze dalej. Czy kontrolujesz regularnie stan uzębienia swojego konia lub koni, z którymi pracujesz? Znów odpowiedź jest raczej twierdząca. Czy robisz regularne przeglądy weterynaryjne swojemu kompanowi? Tutaj zdecydowanie częściej pojawi się odpowiedź zaprzeczająca. No i ostatnie pytanie. Czy robisz regularnie kontrolę fizjoterapeuty swojemu zwierzakowi lub temu, na którym jeździsz? Niestety na to pytanie rzadko kto odpowiada tak. Po co te wszystkie pytania? Zauważ, że o zęby dbają prawie wszyscy. Dlaczego tak jest? Otóż problemy z nimi są zawsze wyraźne. Zarówno u ludzi, jak i u koni. Sytuacja zmienia swój kształt, jeśli rozmawiamy o problemach, które nie są tak oczywiste, czyli na przykład różnych bólach i przeciążeniach. Takie problemy rozwijają się powoli i często nawet nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia. Dlatego bardzo ważna jest profilaktyka fizjoterapeutyczna, weterynaryjna i dentystyczna u koni. Mało tego, jest ona ważniejsza niż w przypadku swojego własnego ciała, ponieważ koń nie powie, co go boli. A Ty jesteś w lepszej sytuacji, ponieważ możesz wyczuć swój ból i w miarę szybko zareagować. Pamiętaj, aby regularnie, co najmniej raz na pół roku, robić badania profilaktyczne swojemu kompanowi. Błąd numer 9. Nieprawidłowy dobór sprzętu. Następna kwestia, która pośrednio sprawia, że musimy korzystać z profilaktyki weterynaryjnej i fizjoterapeutycznej, to dobór sprzętu. Problem źle dobranego sprzętu również lubi się ukrywać i pojawiać w najmniej oczekiwanym momencie. Źle dobrane siodło przeważnie nie sprawi, że z dnia na dzień konia zaczną boleć plecy, albo Ty zaczniesz gorzej jeździć. Działanie takich nieprawidłowości można przyrównać do działania kropli wody, która po tysiącach powtórzeń i w dłuższej perspektywie czasu potrafi wydrążyć dziurę w skale. Tak samo jest na przykład źle dobranym siodłem. Jeden dzień nie skontuzuje konia, jednak kilkadziesiąt dni już tak. Jeden dzień w złym siodle nie pogorszy Twojego dosiadu, ale kilkadziesiąt już tak. Jak uniknąć tego błędu? Warto poprosić o pomoc doświadczonych jeźdźców lub specjalistów do dobierania sprzętu. Zawsze warto korzystać z wiedzy bardzo doświadczonych i wyspecjalizowanych osób. Błąd numer 8. Zaniedbanie konia i brak czasu. Jest to jeden z ostatnich błędów, które są bardziej techniczne i merytoryczne. Wszystkie następne wynikają już z naszej mentalności, osobowości i charakteru. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ wynika z tego jednoznacznie, że 7 najgorszych błędów popełniamy przez to, jakie wartości, nastawienia i myśli mamy w swojej głowie. Dlatego mam idealną okazję, aby przypomnieć, jak ważny był pierwszy i drugi harmonijny trening. Jeśli masz wolną chwilę, zachęcam do nich wrócić chociażby raz na kwartał. Wracając do zaniedbania konia i braku czasu, to jeśli ktoś decyduje się na kupno lub dzierżawę zwierzaka, to musi sobie zdawać sprawę, że to olbrzymia odpowiedzialność. Jak już wiecie, konie mają swoje potrzeby, o których mówiliśmy wcześniej i naszym zadaniem jest ich zaspokojenie. Dlatego obowiązkiem posiadacza wierzchowca jest poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na zaspokojenie wszystkich jego najważniejszych potrzeb lub znalezienie osoby, która to zrobi za niego. To było 5 z 12 najczęściej popełnianych błędów w jeździectwie. Jeśli chcesz poznać kolejne 7, to zapraszam Cię do darmowej rejestracji w strefie harmonii Shining Riding.
Mam nadzieję, że dzięki temu unikniesz wspomnianych błędów w swoim jeździectwie. Harmonii i sukcesów, Filip Piechowiak.